W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Łabowej w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim. Znajduje się tam murowana cerkiew opieki Najświętszej Marii Panny. Prawosławna cerkiew w Łabowej istniała już przed rokiem 1581. Po Unii Brzeskiej utworzono parafię grecko-katolicką, którą uposażyli i zaprezentowali pierwszego proboszcza lubomirscy, ówcześni właściciele państwa Nawojowskiego, w granicach którego leżała Łabowa. W skład parafii wchodziły też wsie Łabowiec, Kotów, Uchryń, Niżny i Wyżny. Pierwsza drewniana cerkiew grecko-katolicka, położona nad kamienicą na granicy Łabowej i Maciejowej, spłonęła w 1689 roku. Kolejną cerkiew, również drewnianą, pod wezwaniem Michała Archanioła, konsekrowano w roku 1690. Obecna cerkiew jest najstarszą murowaną cerkwią na Łękowszczyźnie. Podobnie jak poprzednie, ufundowana była przez lubomirskich. Istniejąca w pobliżu cerkwi plebania wraz z archiwum parafialnym została spalona w 1944 roku. Po wysiedleniach ludności łemkowskiej w 1945 i 1947 przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. W latach 60. XX wieku cerkiew została zniszczona na wskutek uderzenia pioruna. Zniszczeniu uległa ściana cerkwi i ołtarz główny. W 1992 roku cerkiew została odnowiona i skompletowana wewnątrz dzięki pomocy znawcy sztuki cerkiewnej księdza Mieczysława Czekaja. Obecnie świątynia służy jako kościół pomocniczy pod wezwaniem opieki Najświętszej Marii Panny. Zbudowana z kamienia, potynkowana, prezbiterium zamknięte półkoliste zakrystią od północy, szersza nawa z bocznymi kaplicami zamkniętymi półkoliście od zachodu wieża. Na wszystkich ścianach wieży okrągłe ramki, przeznaczone do umieszczania w nich tarcz zegarów. Nad nimi półkoliście wyprofilowany gzyms. Była to pierwsza w rejonie sądeckim cerkiew z tymi elementami. Później pseudozegary pojawiły się na wieżach wielu drewnianych cerkwi w tej okolicy. Dach dwuspadowy o jednej kalenicy, kryty blachą. W kalenicy trzy paniaste hełmy z latarniami, makowicami, makowiczkami i żelaznymi krzyżami. Takie same zwieńczenia pod bocznymi kaplicami. Analogiczny hełm, lecz o zwiększonych rozmiarach, nad wieżą. Wnętrze nakryte sklepieniami żeglastymi na guntach, spływających na wydatne filary przyścienne. W zakrystii sklepienie krzyżowe, pod wieżą kolebkowe. Zachowana oryginalna posadzka kamienna. Polichromia ornamentalna została wykonana w czasie II wojny światowej pod kierunkiem Wasyla Kryczewskiego, malarza i rektora wyższych studiów malarskich we Lwowie, autora ukraińskiego godła Tryzub. W wejściu od głównej nawy świątyni polichromia przedstawia dwóch klęczących aniołów, krzyż trójramienny oraz czytelny napis cyrylicą, którego tłumaczenie na język polski znaczy: przyjdźcie, pokłońmy się, klęknijmy przed Chrystusem. Świątynie polichromie przedstawiają m.in. postacie świętych, szczególnie czczonych w cerkwi. Chrystusa w ogrójcu, zmartwychwstanie pańskie, czterech ewangelistów z charakterystycznymi atrybutami oraz postać Matki Boskiej, opieki w otoczeniu aniołów. Obecnie stan polichromii wykazuje liczne braki, zatarcia i zacieki. Pod jej warstwą znajduje się wykonana w latach 1902-1903 polichromia autorstwa Bogdańskich, Antoniego ojca i Zygmunta syna. Być może trzecia, jeszcze starsza polichromia. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny w kształcie konfesji. Pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Jest murowany i wykonany z białego kamienia. Mensę z dwupoziomowym tabernakulum wieńczy symbol Ducha Świętego. Na mensie znajdują się cztery kolumny toskańskie wykonane z czarnego marmuru,
które podtrzymują dwuspadowy baldachim z gzymsowatym frontem. Ołtarz zwieńczony jest kopułą i grecko-katolickim krzyżem. Zachowała się górna część ikonostasu w tradycji klasycystycznej z drugiej połowy XIX wieku. Chór muzyczny o balustradzie tralkowej z XVIII i XIX wieku. Cerkiew otacza kamienny mur z bramką z XIX wieku. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.